Więc ale bym się naszukał! O kurde, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w kolejnym odcinku z Dark Souls 2 i szukamy teraz miejsca, gdzie możemy włożyć ten oto klucz, który jest tak naprawdę bronią. Ej, moment, właśnie, czemu nie zmieniła się? Jest, dobra, spoko. Ej, nawet zacnie wygląda, troszeczkę jak Kingdom Hearts, nie? Tylko tak naprawdę powinien być klucz na końcu, nie ostrze. Takie coś chyba w Kingdom Hearts by nie przeszło. A w sumie grałem tylko na PSP. W Kingdom Hearts. Na PlayStation 2 nie miałem takiej przyjemności, ani chyba na PlayStation 3, bo takowe na pewno wyszły. No ale dobra, wystarczyło, kochani, naprawdę wjechać tylko windą na górę, wracając już do meritum. Nie, wcale nie tam ta drabinka, po prostu tutaj zapędzić się na samą górę. No naprawdę nie było ciężko, ja bym błądził. I w ramach kary tamten 1000 duszyczek, który został tam wraz z moją zieloną kulką, no pozostanie tam już na stałe. Bo nie mam zamiaru tam się cofać teraz niepotrzebnie zupełnie, skoro tutaj już jest moje destination, miejsce, gdzie chciałem się udać od samego początku. Ach, no dobra. Ale coś winda, kurczę, troszeczkę długo czasu zajmuje, żeby dostała się na samą górę. Ale dobra, proszę bardzo. To jest chyba to miejsce, tak mi się wydaje. Sprawdź. Czy chcę użyć klucza więziennego? Tak, ale myślałem, że po prostu będą musiał go dziabnąć, ale okej. Może być też i tak. O! Kurczę, faktycznie, tej, to wyglądało troszeczkę jak zamek, ale nie wiem, czy wpakowałbym mu to tak w buzię. Gdybym nie to, że miałem ten klucz i przeczytałem jego opis, ale faktycznie babka wygląda jak z tamtych. Teraz pytanie, czy moja teoria się sprawdziła? Dobra, ziewa, czyli spała, tak? No dzięki za wytłumaczenie, super. Pierścień umarłych. Dobra. Czyżby po ubraniu tego pierścienia moja modlitwa poskutkowała? Nie, stop, gdzie ja szukam pierścienia? Czy ja jestem nienormalny? Przecież to w wyposażeniu będzie. Tylko który z nich? Ten? No dokładnie. Zachowuje ludzki wygląd, jest się pustym. Pha! Faktycznie. Super, to ale ściema. Ej, moment. Oj, czyżby te wszystkie panie miały takie pierścienie właśnie? To ja się, można powiedzieć, grzałem prawie na jedną z nich przy ognisku, a ona mogła być martwa? Cholera, nekrofilia, no tego jeszcze nie było. Nie, ale dobra, ubierzemy ten pierścień mimo wszystko, ale tylko teraz jeszcze czysty królewski wielki miecz. Plus 10, również do łapy. No i co, i windą w dół i udajemy się do nowej lokacji, ale to spokojnie, przyspieszymy ten proces. Albo i nie, no bo słyszycie tę piosenkę? Ha! Pani ich podziękowała chyba właśnie w ten oto sposób. Jeszcze tylko tam na górze. Ha! Dziwne. Dobra, przebijam. Aż do krypty nieumarłych. No dobra, szybko poszło. A, faktycznie, okolice Glory Hall. Dobra, już wiem, gdzie jesteśmy. No dobra, skoro wolniłem tamtą, to może warto się tutaj cofnąć troszeczkę. Tak delikatnie. A moment, w ogóle stop, czy w dobrym kierunku idę? Tak, na pewno tak. Teraz już takiej pomyłki raczej nie będzie, ale to mi wygląda na windę. Faktycznie, trzeba było znowu tam wjechać na górę. A, no dobra, niech będzie. Przyspieszmy to jeszcze raz. Przewinę sobie do przodu. Cholera jasna, no już myślałem. Ale stop, fuck, moment. Czy ja autentycznie się nie pomyliłem? Przecież tu nic więcej nie ma, o kurde, no nie róbcie mi tego. Ale okej, chcę przynajmniej teraz pójść do pierwszej chatki, jaką tutaj spotkałem. O, tędy, tak, okej. No, gdzie są przeciwnicy? Gdzie są przeciwnicy? Przecież, o wietrze, tu jakiś grubszy spisek. Albo też miejsce, w którym zupełnie jeszcze nie byłem. Albo, moment. Nie, tutaj będzie wielka, no dokładnie, okej, dobra. Czyli tutaj. I z chęcią sprawdzę, co było w pierwszej chatce. Czy tamta pani dalej tam śpiewa, czy tutaj w ogóle ta po drodze też tutaj gdzieś jest? Nie, moment, stop, tą już uwolniłem. Tą, która siedziała tutaj, przy tej ścianie. No, czyli w sumie uwolniłem już dwie. Jaki ze mnie ratownik, no nie wierzę. Ale przeciwnicy już tutaj będą, tak? No dokładnie, już tam stoją w oddali, to jak ktoś pewnie nurkuje nieopodal mnie. Tam byłem. Tak, i tam górą trzeba było iść. Tak, wszystko się zgadza.
Dobra, to tutaj. No i co? No trzeba będzie backstaby robić. Trzeba nie starać się. Oj, dobra. Ze starań już nic nie wyszło. Już większość energii poszło też w pizdzić. No dobra, dobra. Uniki, 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 uniki. Dobre kulanki. Zacne. I powinno być dobrze, ale też pamiętajmy o Estusie. Oj, nie. Też za daleko tam się nie mogę wyturlać właśnie. Nie, dobra. Tarcza, kit. No, co tam się będę turlał, jak nie muszę. Aha, tylko właśnie, już teraz dwóch... Człowieczeństwo, the humanity! Fuck. A, nie! No i tego się właśnie bałem. Ale jest prostszy sposób, żeby się dostać do pierwszej chatki. Trzeba po prostu wybrać podróż do odpowiedniego ogniska. Nie musiałem tak tutaj się plątać tak wcale, naprawdę. Tak, kapliczka Man, wieża modłów. Tak, chyba tak. Faktycznie, tam będzie od razu koło tego. Choć oczywiście istnieje prawdopodobieństwo, że ta podróż jest zupełnie bezcelowa, bo gadka babki w tej autochatce będzie dokładnie taka sama, jak była wcześniej i nie zyskam tutaj niczego. No, ale śpiew pozostaje bardzo ładny, więc chociażby w ten sposób sobie umilę tą podróż, jeżeli nawet miałaby być na daremno podjęta. Dobra. Tutaj spokojnie, tutaj chyba nie było nikogo. Nie, sorry, był ktoś, kto może mnie zaatakować. Dziabni, proszę, ja oddam z nawiązką. Potrójnym cięciem. No dobra, skoczmy. I dobijmy, może kukła. Proszę, please. No, no niestety nie. Dobra, tutaj jest po prawej, ale wiecie co, w sumie... Całkiem dobrze tutaj spróbuję wielka, ciężka strzała dusz. O dziwo. Bo nawet jeżeli są zanurzone, to wystarczą dwie i tak, jest dobrze. Kukła? Dziękuję bardzo. Bardzo byłaś pomocna, kreaturo. Okej, tu już mogłem mieczykiem. I zróbmy to, żeby nie marnować. Ale też wydaje mi się, że jak z wielką strzałą ich zabijam, to częściej się pojawiają przedmioty. Dobra, sprawdźmy na tym tutaj. Czy teoria się sprawdzi? Nie. Nie w tym konkretnym przypadku. Ale dobra, śpiew ucichł. Why? Dlaczego? Dokładnie, pani cały czas tutaj jest przecież. Oj. Aha, to po prostu ciemny dywan. Spoko. We hear a song in the distance. You rescued a Milfinito, who was taken from us. O, a nie, sorry, one wszystkie się Milfinito nazywają, właśnie. We, Milfinito. Ej, jest, jednak się opłaciło, coś dostanę, coś fajnego. No, boskie błogosławieństwo, świetnie. You quelled that cursed. No i za to też nagrodę, tak? They may be of no use. Ej, czyżby znowu gładki, jedwabisty kamień? Nie, kolejne boskie błogosławieństwo. Bla, ma jest tarczą, tego nas nauczono. Nie, czyli jednak nic więcej, ale w sumie... No podróż nie była na marne, tak, zupełnie. Choć ja naprawdę spodziewałem się większej gratyfikacji, ale w ogóle nie, w sumie. Spodziewałem się nawet, niczego się nie spodziewałem właśnie. Więc tak jest lepiej. No i w dalszym ciągu piękny śpiew, oczywiście. Kukła? Nie! Nie może być chyba w wodzie zanurzony. No ale dobra, no to co, no zamek Drang Lake już odhaczony, tam już uwolniłem tą panią, więc no co, no krypta nieumarłych pozostaje i bardzo trudni do pokonania przeciwnicy. Cholera, przydałoby się moje człowieczeństwo z powrotem, może ktoś tam będzie udzielał pomocy. No ale też sobie pamiętam, że sugerowaliście w komentarzach, żeby... Kiedy pierwszy raz odwiedzam lokację, żeby robić to samemu. Więc chyba tak zrobimy. Okej, nie zmarnuję kukły już w tym odcinku. No chyba, że przed bossem będę potrzebował pomocy. Ale dobra. Destination ustawione. Krypta nieumarłych. Wita. No i śmierć pewnie też. Przywitam je z otwartymi ramionami, bo tutaj pamiętam, że wiele zombiaków się kręciło, plus tamte czarujące mrokiem panie. Ale ej, w sumie wielka strzała dusz, choć nie, właśnie one bazują na inteligencji, więc ja bym musiał albo piromancją się popisać, albo wiarą. Dobra, włócznia błyskawic w takim bądź razie. Ciemno jak cholera, nie, naprawdę. Aha, i ta dziura, Holender, windę muszę przyzwać. Gdzie jest Wajcha? No, oczywiście z tej strony, na której postanowiłem skończyć ten bieg dookoła, a nie zacząć.
A w sumie starczyło się spojrzeć w prawo, a nie biec dookoła jak debil, piechol. No dobra, trzeba będzie poczekać. Jakaś muzyczka, jakiś lounge. nie, może po prostu lepiej teleport. No, nie, 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 tam było przejście, a ja na górę jadę jak kretyn. No to pięknie. A chciałem już tam zeskakiwać, bo jeszcze ułamek sekundy, ale nie chciałem zginąć po prostu. Nie, dobra, widzimy się przy tym wejściu, bo to jest farsa jak nic. Jaki turbo fail. Aż się nie chce wierzyć. No, już tak, kurczę, przyspieszmy ten bieg wypadków. No przecież tam trzeba było wejść po prostu, a ja poleciałem w drugą stronę zupełnie. Zupełnie orientację w terenie stracił momentalnie. Ale mam nadzieję, że też na moment tylko. Oj. What? Aha. Coś mi to nie wygląda na iluzoryczną ścianę, niestety. Nie inaczej, w ogóle czy można pod iluzoryczną ścianą położyć wiadomość? Chyba nie, można przed tylko. Ale może tutaj? Nie. Ale też przedmiotu żadnego, szkoda. Ale dobra, włócznia błyskawic gotowa. Zobaczymy, co pierwszy złapie mój lokon. A, tego zombiaka. Nie, to tego zostawimy. Jeszcze. Ale tamte panie trzeba. Dosyć poważnie. No dobra, cholerner. Wszystko po kolei trzeba było pierwszy robić. Po kolei. Nie, nasza łaputa. Nie w ten sposób. Uhuhuhuhu. No właśnie, między innymi dlatego. One lubią sobie postrzelać. Okej, na szczęście ten idzie pierwszy, a nie kolej z pochodnią. Kolej z pochodnią już atakuje tym razem, czy jeszcze nie? Nie, w dalszym ciągu nie. Będziesz moim przydupasem, kompanem. Chodź. Bo jest tu troszeczkę ciemno. No dobra, najpierw tego. Później kobietki, ale kurczę, że nie mogę na taki mały murek wskoczyć. To jest, ale przykre. Dobra, jak tam pioruny? O kurde, słabo, jak cholera. Nie, 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 nie. Fuck. Jaki gangbang. Aha, bo one też używają piorunów. Fuck. No to piromancji spróbujemy teraz. Czyli jednak dobrze, że nie użyłem kukły człowieka, bo już właśnie teraz bym pewnie puszczał jakąś wiązankę, żeby skomentować to straszne wydarzenie, jakie by miało miejsce. Ale dobrze, że nie miało właśnie, dobra. Więc teraz spokojnie. Poszedłem dobrze, na pewno? No. Troszeczkę mam życia mniej niż chciałbym mieć w tym momencie. Ale okej, zrobimy delikatne nęcenie. Czyli wszystkie zombiaszki zapraszam za mną, zapraszam za mną. Panie, już możecie zacząć strzelać. Ty zrób mi tu przejście, ty łosiu! Nie, czy jeden muszę szukać schronienia za filarkiem. Ale tych mogę zabić przy okazji. Dobra. Tamtego się nie boję, który jest za moimi plecami. Cholera, bym miał łuk. To by było troszeczkę łatwiej. Ale dobra, przecież przed tym można łatwo uniki robić. Dobra, spokojnie, tarcza. Co prawda niedobrze broni ogień, ale z mrokiem chyba sobie dobrze daje radę. Oj, dobra, to niepotrzebne. Więc łyczek. Tutaj skrócimy sobie troszeczkę drogę. Tym nie dostałem. Rzut. No, nie jest jakoś super świetnie, ale nie jest też super źle. Dobra, moment, moment, moment. Nie chciałbym rozwalić pana z pochodnią. On naprawdę tutaj robi za pomagiera, więc postaram się pchnięciami tych jakoś powyhaczać. Dobra. Jeden i drugi. Pięknie. Tego zostawiamy w spokoju, piechol. Dobra, to może już nie bawmy się, tylko od razu pokos. Może to coś zrobi więcej. Troszeczkę więcej. Niezbyt dużo, ale zawsze. Dobra, jedna wek. Ile? Za 1100 dusz. Dobra. A ta na środku chyba największy przypał tutaj robiła, bo inne będą strzelały w filary głównie. To dobra, emisja mocy, skoro one mroki błyskawice. Nie, to znaczy, że kurczę, jednak zwykłe zaklęcia powinny dać radę sobie tutaj z nimi. Bo mrok bazuje przecież na połączeniu wiary. Więc dobra, spoko. Ile? Niedużo, ale zagmatwanie już nie rzuca zaklęć, kiedy ja w nią trzaskam, więc potrzaskajmy jeszcze troszkę. Ej, czy ja tam ogień widziałem? Jeszcze? Nie, no naprawdę, kurczę, multiutalentowane panie. No, ten granat dobrze nie trafił. O nie, sorry, to chyba... Nie, nie, nie! Zombiaka, o co mały przecież rozwalił. Swojego własnego, prywatnego przydupasa żyjesz, ziomek.
Stefan ledwo co, ale kurczę, ja bym miał ten czar piromancji, płomyk, który po prostu leczy wszystko i wszystkich, to bym tutaj teraz właśnie rzucił, żeby go delikatnie podratować. Dobra, co to? Czarny kaptur lejdyjski, jeżeli dobrze to przeczytałem. Co on daje? Może coś lepszego niż maska kary. Czarny kaptur lejdyjski, chyba dobrze. Waży tylko kilogram. Dobra, okej, okay, ale... przez wiedźmy lejdyjskie wyznawczynie czczą Galiba, boga zarazy. O kurde, to niedobrze. Niegdyś wraz z Fenii to zamieszkiwały kryptę nieumarłych. Wiedźmy z Lady... z Lady. Tak, super. Popadły w pychę i zaczęły manipulować zarówno zarażeniem, jak i leczeniem choroby, stając się tym samym strażniczkami krypty. Aha, czyli bardzo utalentowane jednak. A ten faktycznie nie atakuje, nawet jak byłem grubo w menu. Fajnie. Ej, czemu dopiero teraz się pojawiasz? Przydałbyś się wcześniej. Kilkakrotnie, paręnaście razy wręcz. Kurde. Chodź, zapraszam. Mam nadzieję, że będzie chodził ze mną tak długo, aż nie zginie. Tylko kurczę, szkoda, że ma tak mało życia teraz. Ale dobra, spoko. Podążaj za mną. W sumie fajnie byłabyś podążał przede mną. Okej, dobra, przeczytajmy. Pochodnia albo śmierć. Mam gościa z pochodnią. Stoję. Human, do not produce light. Light and all those who bear it are unwelcome in this place. Dobra. Ja nie mam światła. Ma Stefan. Mój ziom. Czy jak ja wejdę w mroku, to w sumie coś powinno mu się stać, skoro oni tak bardzo nie lubią tego. Tylko obawiam się, że mogą się wszyscy rzucić na mnie. Ej, tam jest ten koleś. A dobra, spokojnie. Stefan, odsuń się z tym światłem lepiej teraz. Kupiec. Serio? Może tam na górze. Tutaj? Czy to ten sojusznik, uważaj na pochodnie. A nie mam pochodni, Stefan ma pochodnie. Stefan, wypieprzaj z tą pochodnią. Nie, zaraz go chyba zabiję. Albo chodźmy z nim dalej. Nie no, dobra, najwyżej później się zespawnuje. Jest ciemno, tak jak chciałeś. Idziemy na górę. Okej. Okay. Na pewno. Ja ich mogę namierzyć. Ten tutaj stoi grzecznie. Dobra. Chill. Już ich okradłem. Jeszcze nie reagują. Zobaczy, któryś z was może jest tym kupcem, o którym mowa. Czy to on czaruś? Dobra, z tym też nie mogę pogadać. Z tym też nie. Może jakąś kryptę, coś. A, moment. Czyżbyś ty był właścicielem tego głosu, który słyszałem wcześniej? Jesteś autorem tych słów? Ej, faktycznie wygląda na trochę martwego. A takiego martwego, martwego, a nie jak zombie. Jak ja. Dobra. Życie to znaczy wiwat dla światło. W życiu nie zapalę teraz, ale dobra, spokojnie, pogadajmy najpierw. I brzuchomówca przy okazji. Countless dead rest here in peace. Cradled by the comfort of dark. Light only agitates. We have no need for it here. A wiesz, że po długim przebywaniu w ciemności twoje oczy dostosują, po prostu oślepniesz. Czaisz. I am a finito. Aha, dobrze, czyli finito jeszcze istnieją. Watch over the dead. This task was granted to me by the one who gave us the first death. Okej. Okay. Czyżby Nito? Faktycznie. Some of them from ages long ago. No i właśnie te dusze mnie bardzo interesują. Wskaż drogę. Nie no, biednych bym zostawił w spokoju. Ale głupimi mogę się zająć. Czyli pewnie głupi był ten koleś z pochodnią, który chodził. Ale dobra, zagadajmy. Wendrick? A faktycznie, bo on jest martwy? Nie. Nie przypominam sobie, żebym była mowa o tym, że... On jest martwy. Że go nie ma w zamku, to wiem, ale... Dobra, spoko. Dobra, na strażników też trzeba będzie uważać. A co tu robi Wendrick? Kurczę, faktycznie, albo jest martwy, albo po prostu tutaj się chowa przed czymś, albo przed kimś, nie wiem. Pogadajmy jeszcze.
Humans were one with the dark. The former king of light, he feared humans. Feared that they would usher in an age of dark. No i czy to się właśnie nie stało przypadkiem? How queer you humans. How you go on, never separating truth from fiction. Przecież ta gra jest prawdziwa. To jest moje drugie życie tej. Nie, 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 trzeba znać granice. Między światem rzeczywistym, a tym wirtualnym. Ale imersja zadziała dobrze, to granica się zaciera. No dobra, bardzo mądre słowa, ale... Jaki z nich pożytek? O, dobra, jaki gest? Błaganie o życie. O kurde, dobra. Co tam masz? Tarcza zuchwałości. Tarcza byłych kapłanów wysokiej rangi. Wciąż drzemie w niej siła błogosławieństwa, które pozwala odnawiać energię noszącego. Niegdyś kapłani stanowili ważną kastę, a teraz ich dusze wałęsają się w mroku bez żadnego celu. Efekt odzyskiwania energii. Biorę! Akurat mam tyle pieniędzy. Tylko tyle. Ale o kurcze. Hełm zuchwałości. Zbroja zuchwałości. I cały zestaw. Co to daje? Przez domy w dniu dość kleryku. Pozostać po drużynie. Okej. Okay. Ten grzech śmierci została odroczona, a oni sami służą jako obrońcy krypty. Nie, nie, nie. Coś jak strażnicy pierścienia. Tylko, że nie na koniach. To już mam. Znaczy jak? Cierniowy pierścień plus jeden? Nie, tego konkretnie nie mam, ale cierniowy pierścień jako tako mam i kurczę, wcale jakoś świetny nie był. 13 kukiełek, dobra, czyli już wiem, gdzie ewentualnie trzeba się udać. To mam, to mam, to mam, to mam. W dalszym ciągu zbyt głupi, żeby tego użyć. Ani włóczni dusz, cholera. No i ciepło to jest właśnie to, co leczy. No dokładnie. Ja znalazłem to w jakimś ze szczurów. Zostawił po sobie. Ukojenie duszy. Właśnie, tu ich będzie pełno, więc może, jeżeli tu będzie jakieś ognisko, co sobie zmienię na to mega ofensywne zaklęcie z zakresu cudów. Podobno właśnie zombiakom robi duże krzywdy. Żegnaj, człowiecze. Ale jeszcze chcę pogadać. Aha, dobra. Czyli to, co już mówiłeś. Dobra, wychodźmy stąd. I naprawdę trzymamy się z dala od pochodni. Skoro lubią swój mrok, poruszajmy się w nim. Dobra, ale coś z kryptami? Gaducha coś? Halo, halo? Że w sumie waszych braci, bo też strażników krypty zabijałem w żelaznej warowni, tam gdzie była lawa i tak dalej. No dobrze, że wieść szybko się nie niesie, bez internetu. Dobrze, nie plotkują. Nie, dobra, to jest serio bardzo ciemno. O, dobra, troszeczkę jaśniej. Idźmy w stronę światła. Chociaż kawałek. Ej, już? Czyżby? Ja tu widzę tą wtopę, no właśnie. Kurde. Przecież ty byłeś w zamku Drunk Lake. Czemu tam nie jesteś? A w sumie co mnie to? I tak cię muszę zabić. Bo zaatakowałeś mnie pierwszy. Dalej, machnij sobie. Oj, nie zrzuć mnie w przepaść, proszę. Bo to by było mega słabe. Ale ja już ciebie... Już trochę lepiej. Ej! Oj, tam coś było. I on przeżył, no właśnie, okej, dobra, zaraz tam zejdziemy, jeżeli tutaj na górze nie będzie nic ciekawego. Może on zaraz po prostu jakoś wróci. Jakoś mu się uda. No, już myślałem, że spadnę i będę musiał przetestować. Ale akurat chyba tamten trafił na pustkę. Nigdzie nie doleciał. Co, mgiełka? Już? Ej, tamten w końcu też spadł. Jakąś duszę za darmo dostałem. Może skokiem? Nie, na pewno nie. Czyżby Wendrick? Już? Cholera. Dobra, ale mamy jeszcze chyba wszystkie potrzebne sprzęty, żeby podjąć jakiegoś bossa. No, 8 butelek Estusa, jakby co. No i magiczna broń. Chodźmy, dobra. Odwagi, piechol, odwagi. Avanti. I co tu? Dobra, mogę rozwalać już kamienie? Oh, fucking shit! Skąd on się wziął? Kto mi na to pytanie może odpowiedzieć? Po pierwsze, prawie mnie zabił. Po drugie, wyskoczył jak Filip z konopi. Nie, autentycznie się przestraszyłem i teraz boję się serię z Outlasta zacząć. Bo już naprawdę niedługo, wreszcie wyczekiwany update. Ej, co jest? Ej, znowu!
Shit, dobra. Nie chcę, żeby ci przeszkadzano. Jestem w stanie to zrozumieć. Patrzcie, i znika? Nie, nie, kurde, on nie znika, on coś mi tutaj wyczarował teraz. Ale dobra, to musisz mnie zaatakować w takim wypadku. Chyba się do ciebie nie dostanę, mógłbym... kamienie rozwalać, prawda? Oooo, shit. Naprawdę mocarni przeciwnicy, tak nagle. Dobra. No! Udało się. Co zostawiłeś? Oj, sorki, co zostawiłeś, maleńki? Magiczna tarcza. Już kolejna, no, ta kolejna tarcza, którą mogę rozważać jako tą, którą będę nosił. Zamiast wielkiej tarczy bliźniąt. Nie. Choć nie, to jest ta, dokładnie. Co na matkiego? Odbijanie zaklęć blokiem. Oh shit, to poważnie ułatwia sprawę, ale jak mało, kurczę, zasłania. Nie, a ta? Lepiej, ale nie lepiej od tej. Odzyskiwanie energii. No shit, 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 shit. Przydatne. Jak cholera. Nie, serio, teraz dobra. Faktycznie tu się pojawia cały czas. All the fucking time. Ale ta w nieskończoność? Serio? O kurde. Moment. Pojawił się znowu? Tak jest, oczywiście, że tak. Czyli wystarczy wejść w pobliże tego pomnika i już się pojawia. Cholera, będzie ciężko. Bo będę musiał właśnie teraz koło niego przejść znowu. Już się pojawił? Nie. Ale tylko zombiaki sobie chodzą. Więc spoko, jak będę omijał chyba te pomniki, to powinno być zacnie, czyż nie? No, jeżeli moja teoria jest właściwa, no to... oprócz zombiaków, które pojawiają się też znikąd w sumie, nie powinno być tutaj większych problemów. Dobra, no to podnośmy co tylko zdołamy. O, kolejny z ziemi wychodzący. Troszeczkę zaleciało klasyczny film o zombiakach. Ej, a cholera, zapalę, wiecie co? Ej, jeszcze ognisko. Dobra. Świetnie. Nie, zaoszczędzę motylka. Teraz chcę sobie odpalić pochodnia, ale oczywiście tego najpierw. Dobra. I teraz mam nadzieję, że nic się nie pownerwiają na mnie już od razu. Dobra, zombiaki wychodzą, nie lubią światła. Jestem w stanie to zrozumieć. Nie są naprawdę przystojne, ani trochę. Ale to mogę zapalić sobie. Pochodnie oczywiście zgasić teraz. Aha, czyli mówicie, że wiecznie teraz będzie wyjeżdżał z tej ziemi. Czyli tak działa na nich światło. Aha, dobra, moment, serio? No to ładnie, chcę to zgasić. Moment, dobra, spokojnie. Jeszcze tylko przetestujmy, czy na pewno też na posążki to działa. A też tego można dziabnąć. Raz czy drugi, muszę. Żeby przypomnieć sobie, jak mało zabiera pochodnia, jak wiele moja broń. Dobra, serio, nie podejdę blisko, tylko samo światło. I nic, ale jak podejdę już bliżej? To się pojawi, oczywiście, że się pojawi. Na podwójnym kurwie chyba nawet. Ej, te posągi idzie rozwalać. Ale czy to coś dało? Rozwalenie? Moment. Okej, teraz już się nie będzie pojawiał, ale spoko, nie, no mogę zostawić je. Kiedyś może będę musiał farmować duszę, a poza tym... no haj. Ukłonić przed posągiem, serio? Tak trzeba było? Hmm. Dziwne zachowanie tego gracza skłania mnie teraz do refleksji. W ogóle dobrze zrobiłem, niszcząc ten pomnik. W końcu to był czyjś, tak, grobek. No i też bardzo aktywny duch. Na przykład tutaj bym podszedł, to już się pojawi? Nie, póki co tylko zombiaki wyjeżdżają z gleby. Okej, okay, ale w dorzucie kamienie to jest kolejny posążek, chyba obok którego będę musiał już przejść. O, Holender. Dział się tam za moimi plecami duszy dosyć przypał. Więc podnieśmy co tylko możemy. O. Bezimienny uzurpator. Teraz, w tym momencie, jak ja tu z duchami walczę... shit! Pi. Bo coś mi się wydaje, że on jest za moimi plecami. No pi! No dokładnie! Dobra. Cicho, cicho, cicho. Jestem w stanie coś tutaj ugrać, choć niezbytnio. Cholera, dobra. Co on da? Kuszę? Nie. Shit, 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 shit. Jakiś sztylecik tylko, cholera dobra, no... jakieś okienko i postaram się uleczyć. Dobra, teraz.
Okej. A wiecie co? A może... Tak, kurde, no niestety nie ognisty pokos, ale... Oj, co to było? To jakiś duch wsianie jest. Cholera, dobra. Dziab go. Trochę zabrało. Zdecydowanie więcej na pewno niż moje pchnięcie mieczem. O nie, 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 nie. Pi. No ktoś mnie we mnie trzaska. Czyżby ten duch ze ściany? Naprawdę? Serio? Nie, dobra, machamy tym mieczem. Na potęgę. Dobra, i się okazuje, że to jest dobra taktyka na niego. No, ach, kurczę, szkoda, że staminki zabrakło, żeby to poprawić jakoś. No ej, no przecież weszło to pchnięcie, no to nie róbcie sobie jaj. O, pięknie, no jest cały otwarty. Ej, serio, ja myślałem, że to jest może kolej, z którym można pogadać, a to jest duszek, który mnie trzaska jak... Ej, no faktycznie te pchnięcia robi, no co za menda, dobra, giń. Ale może w ścianie, tam gdzie byłeś, coś się kryje? Zmolestujmy ją, należycie. Nie, chyba nie, ale dobra. Ej, jednak coś, jednak coś. Dobra, to klejnot. Ktoś tu właśnie był. Przede mną. O, shit! No dzięki, nie? Naprawdę było mi to potrzebne teraz. Zniszczony, no shit! Dobra, na coś trzeba będzie zmienić. Skoro już takiego firebola nie będę mógł rzucić, to może... nie, jeszcze chyba za wcześnie na to. Właśnie, ten pierścień chciałem sprawdzić zawsze. Okej, okay, liczę, że... No a! Dobra, wchłania punkty życia podobnież, no to uwaga. Ile? Cholera, jeżeli coś w ogóle wchłonął, to naprawdę niewiele. Okej, okay, otwórzmy jeszcze przed końcem odcinka tą oto skrzyneczkę. Żeby mnie zjadła, proszę. To byłby zły koniec odcinka. Oj. Evelyn, Evelyn i ciężki bełd. Moment, moment, moment. Jeszcze zobaczymy, co to jest za broń. Katana z czarnej stali, też świetna podobno. Rdzawe bliźniacze ostrze. Gdzie jest ten Evelyn, Evelyn? Czyżby łuk? Nie, jest wyjątkowo rzadka kusza szybkostrzelna. Wystrzeliwuje 3 bełty pod rząd. Zadaje duże obrażenia, gdy trafią wszystkie 3. Fiorenza, najbogatszy kupiec z Volgen, odszukał tę zagubioną broń, gdy przeczytał o niej w starej księdze. Dobra, spoko. Fajnie. Ale ja nie używam kusz, nie używam łuków. Ogólnie strzały i bełty to nie w moim let's playu. Dobra, kochani, na tym kończę ten odcinek, to trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!